to niesamowite emocje. To wielka adrenalina i uśmiech ludzi, którzy to robią i oglądają. Zobaczcie, jak to wygląda od środka. Słuchajcie, wielokrotnie powtarzam, że uwielbiam zarażać driftingiem ludzi, a przede wszystkim uwielbiam, jak wyglądają ludzie, którzy siedzą w samochodzie i są po driftaxi ze mną. Mariusz, podobają Ci się te emocje, bo Ty zapinasz tych ludzi, Ty ich potem wypinasz i wyciągasz stamtąd. Znaczy, mnie najbardziej się podoba zapinanie tych ludzi, a zwłaszcza fajnych kobiet, a tak całkiem serio wchodzą i wychodzą totalnie inni ludzie, Chodzi spokojny, nawet delikatnie przestraszony człowieczek, a wychodzi podniecony, zwariowany i napalony na takie emocje człowiek. Mówiliśmy, że uwielbiamy zarażać driftem, że uwielbiamy wozić ludzi, patrzeć na te emocje, które są w środku. Niestety rzadko mamy do tego okazję, bo jest to strasznie kosztowne. Bardzo kosztowne. Słuchajcie, paliwo, opony to są tysiące lub setki tysięcy, samochód to są wiele setek tysięcy, a może się uszkodzić, więc musimy też brać to pod uwagę. Wielokrotnie ktoś do nas przychodzi i pyta, przewieź mnie, albo pojedźmy gdzieś pojeździć. My byśmy bardzo chcieli, tylko uczciwie mówię, nas na to nie stać. Dokładnie, to są niestety duże koszty, więc głównie mamy okazję wozić osoby w momencie, kiedy mamy jakiś event dla klienta albo event dla naszego sponsora. I niedawno mieliśmy okazję właśnie dostarczyć tak niesamowitej adrenaliny podczas spotkania, które było organizowane przez Petronas dla najlepszych warsztatów i najlepszych dystrybutorów. I tam im pokazaliśmy, jak się testuje olej. I dopiero uwierzyli, że te samochody płaczą. Mówią, nie chcę już więcej, silnik nie chce, a myśmy jeździli. Dokładnie tak. Faktycznie tutaj te warsztaty miały okazję, żeby zobaczyć to na własne oczy. I poczuć. Oglądajcie, bo warto. Teksty usłyszałeś od ludzi, którzy wychodzili z samochodu? Że to nie trzeba być odważnym, tylko głupim, żeby to robić. A ja najlepsze teksty, które słyszałam, niezależnie od płci, od miejsca, od kraju, w którym robiliśmy driftaxi, to, że jest to lepsze niż seks. No chodź, pojeździmy. Moja mina cały czas była taka. A kiedy byłem bliski śmierci, już takie to wtedy myślę, nie no, Karolina ma wszystko pod kontrolą. Byliśmy tyle od drugiego samochodu. Niesamowite. Słuchajcie, taka fajna sytuacja była na Malcie. Kiedyś pojechaliśmy na zawody. Malta, taka mała wyspa, gdzie trzeba płynąć statkiem. Jeśli
jeździ później pod prąd samochodem z lawetą, o czym nie wiedziałem. I byliśmy na zawodach i było no ekstremalnie, naprawdę. I Karolina przejechała koło takiej betonowej ściany z piaskowca, która ważyła kilkanaście ton, że plakaty pospadały, a nasz taki przyjaciel z Włoch, dobry kierowca, mistrz Europy, Francesco Conti, stanął i po włosku do mnie mówi: Mario, Mario, emocjonato! Mój włos tak stały na ręku. To jest dobre. To jest właśnie drifting! Drifting to niesamowita adrenalina i fantastyczne jest to, że nie tylko dostarcza to świetną adrenalinę dla kierowców, ale też dla pasażerów, też dla publiczności. Stąd zachęcamy do tego, żeby przejechać się w takim samochodzie, żeby przyjść na zawody. No i słuchajcie, zachęcamy wszystkie firmy, żeby zrobić takie drift taxi dla swoich najlepszych klientów albo może biznes partnerów. Subskrybujcie, lajkujcie, no i oczywiście czekamy na Wasze komentarze. Jona. Cześć.